Zdecydowanie widzimy ruch naszych klientów z poziomu serwisów internetowych do serwisów mobilnych, a dokładnie widzimy wzrost używalności urządzeń mobilnych. Nasi klienci korzystają z telefonów mobilnych, żeby zalogować się zarówno do standardowego serwisu bankowości internetowej, ale oczywiście również bardzo chętnie korzystają z naszych aplikacji natywnych dedykowanych na smartfony, jak również z naszego serwisu Lite dostosowanego do urządzeń mobilnych. Także ten trend widać i tutaj wzrost jest dosyć znaczny. My sprawdzaliśmy ostatnio statystyki, jak wygląda logowanie do zwykłego serwisu internetowego z poziomu urządzeń mobilnych. No i tutaj widać zdecydowanie tendencję rosnącą. Ponad 2 miliony logowań naszych klientów było realizowanych z urządzeń mobilnych. I mówię tu o logowaniach do standardowego serwisu internetowego. W tym były to oczywiście większość logowań z tabletów. Dlatego widzimy, że nasi klienci oczekują jednak czegoś, jakiegoś serwisu dostosowanego również do swoich potrzeb i do urządzeń, z jakich oni korzystają. Serwis zwykły internetowy nie jest jednak w pełni dostosowany do dotyku. Jego używanie na tablecie nie jest do końca wygodne, a przynajmniej nie jest na pewno tak wygodne, jakbyśmy tego oczekiwali. Z kolei korzystanie na tablecie ze zwykłej aplikacji mobilnej no też nie jest do końca właściwe, ponieważ mamy jednak do czynienia z o wiele większą powierzchnią roboczą ekranu. Dlatego wyszliśmy z założenia, że dla tych klientów korzystają z tabletu i którzy bankują na tablecie, warto przygotować coś specjalnego, coś pod ich potrzeby, a jednocześnie dodaliśmy do naszej aplikacji kilka nowych, ciekawych funkcji, właśnie takie jak analiza finansowa czy szybka, kontekstowa wyszukiwarka operacji. Nasi klienci oczekują przede wszystkim prostoty. Znaczy, większość klientów, standardowych klientów korzystających z bankowości internetowej, elektronicznej, szeroko pojętej, loguje się w trzech podstawowych celach. Sprawdzić saldo, zobaczyć ostatnią historię na operacji, na historii rachunku oraz wykonać podstawowe operacje przelewu.